W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy rano drogą mailową zawiadomienie, że w urzędzie została podłożona bomba i o godzinie 12 nastąpi jej zdetonowanie. Stąd zostały powiadomione służby zajmujące się tego typu rzeczami i o godzinie 11:30 została przeprowadzona ewakuacja pracowników celem i interesantów z urzędu celem zabezpieczenia ewentualnych skutków, gdyby takie miały miejsce. Służby uczestniczące w tym dokonały tutaj stosownych czynności i po upływie określonego czasu nic takiego się nie zadziałało. Cała akcja trwała około 1,5 godziny razem ze sprawdzeniem, z zablokowaniem tutaj dojścia do urzędu. Pracowników w momencie ewakuacji było 80 osób, natomiast interesantów to trudno tak jest jednoznacznie powiedzieć, dlatego że od momentu, w którym służby rozpoczęły tutaj badanie tej sytuacji, my zablokowaliśmy wejście, więc interesanci nie mogli uczestniczyć w tych działaniach. Odbyło się to pewnie ze skutkiem negatywnym dla części interesantów, ale to już nie jest wina tutaj urzędu czy służb w tym uczestniczących.